Chwalmy słońce! Witam was bardzo serdecznie, Uliska, w kolejnym odcinku Dark Souls 2. No i cóż, ostatnimi czasy pokonaliśmy, jak dobrze pamiętam, starego łowcę smoków, czy jakoś tak się ten boss nazywał. Był on pod nami. A dzisiaj zacznijmy od tego, że z tego co się dowiedziałem, tą panią możemy do Majuli zaprowadzić. Tylko najpierw musimy z nią pogadać. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that, by now, they may have scarce room in their hearts. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. Ale co musisz zrobić? Coś mi nie pasują tej teksty, wiecie? Tej całej licji z Lindeldutch, albo z Lindelatu, nie jestem pewien w sumie. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To róż do Majuli. To a place I could gull the... Sorry. Help the gullible by teaching the good word. Wiesz co? Już chwilę temu powiedziałem, że jesteś podejrzana, a teraz to już nie, to teraz to jestem już pewien tego. I uwierzcie mi, nie czytałem jej lora, nie sprawdzałem nawet informacji, jakie ma cuda itp. itd. na Wikipediach czy czymś takim. Zresztą w ogóle sobie nie spoileruję, więc no cóż, więc nie wiem o co z nią chodzi, ale ona jest już od początku podejrzana. Dobra, czy to już wszystkie jej teksty pewnie? Tak, już to samo gada cały czas, niech spada. Oh, done so soon. O, to już wszystko? Tak. Ach, zapewne o to miejsce chodziło, o tą tutaj skrzyneczkę, którą Jerzym pominął. Podejdźmy do niej, chociaż nie jest to jakoś szczególnie proste, ale jednak. Czyżbyś ta skrzynka była mimikiem? Nie, nie jest mimikiem. Więc to dziwne, że ją ominąłem. No ale cóż. Zresztą biegłem tutaj na pałę, więc no nic dziwnego, że jednak mogłem czegoś nie zauważyć. Pijam. Tak, i właśnie tutaj musimy sobie pójść. Zawczasu może łyknę miksturkę, bo jak pamiętacie, jest tutaj taka fajna jaszczurka. Nie wiem, może jakąś tarczę na ogień? Jakaś tarcza na ogień, coś takiego by się przydało. Wyposażenie, tarcza na... O, kurczę, przeciwnik. Skąd ty się wziąłeś, Gostek? Skąd ty się, kuźwa, wziąłeś? Weź, gini. Czy ja mam jakąś... Ej, jeszcze jeden, wow. Jeszcze jeden. Kurczę, no, paszajcie. Czy ja mam jakąś tarczę na ogień? Już na szybciutko patrzymy. Wyposaż. Czy się jakoś posortować? Pewnie nie. O, muszę zobaczyć w ten sposób. Ogień, no to ma 55%, to raczej no 65% widzę jedną. I nie mam nic lepszego, ta. No dobra, no musi być ta. O, nie mogę jej użyć, mam za mało zwinności pewnie. No to musi moja Zdranglake zostać, jak dobrze wiem. Chyba, że... No ta jest najlepsza. Dobra. Ej, szedłem tu Gostek łazi. Skąd wy się bierzecie do jasnej ciasnej? Byłem pewien, że już wszystkich tutaj wybiłem. Wow, produkują się. Fabryka normalnie jest. I teraz musimy wyjąć sobie tarczę i zobaczymy, czy tą jaszczurkę... Czy uda nam się do niej dojść, bo na tymi kołami ognia strzela. I tak, jeden z tych przedmiotów jest właśnie tutaj, za tymi drzwiami. Oj, zanim strzeli... Ała, dobra, strzeliła, ale jednak się udało tutaj wejść. To nie jest mimik, jestem tego pewny. Na 100%. Ja tylko, że nie patrzyłem, to po prostu wiem, że gdzieś tutaj na pewno jest ten miecz, więc o właśnie, więc wiedziałem, że gdzieś tu musi być. I tak, to jest to ognisty miecz, od razu właśnie zrobiony już na ognisty, że trzeba go właśnie na ogień przekształcać. Jest to po prostu zwykły długi miecz, z tym, że już od razu ulepszony jakby na ogień. Jak widzicie, ma takie same wymagi chyba, nie? Dokładnie, z tym, że no właśnie ulepszony na ogień, więc jeszcze trzeba się walić, raczej pieprzyć, że tak powiem, z ulepszaniem go. No to oczywiście jest to sobie obrażenia od ognia, ale malują obrażenia fizyczne niestety i skalowanie fizyczne ogólnie. Jest to taka zastępcza broń dla mieczy z Heide. Z tym, że miecz z Heide skaluje się, jak dobrze pamiętam, właśnie z wiarą, ponieważ właśnie ogólnie miecz z pioruna skaluje się z wiarą, a ten miecz skaluje się z jakimś ogienikiem, czyli z czym? Czyli skaluje się z bonusowymi obrażeniami od ognia, one chyba rosną od inteligencji, jak się nie mylę. Chyba.
Wiem, że od magii będą inteligencji rosną, ale jak jest z ogniem, to już nie wiem. Dobra, ale to miał szurkę tutaj zabić, bo ją też właśnie będę chciał tutaj utłuc. Mogę jakoś w ogóle? Wow, nie da się chyba. Widzicie, że przeżyje jej atak. Ała. Może jeden tak, ale dobra. Kolejne już nic nie robią. Ciekawostka. I znowu się przydało klienty dokupić tak naprawdę. Bo już mi się kończą. A dopiero co kupywałem 15. No już 15 to jest mało, jak nie spojrzeć na tą fazę gry zwłaszcza. I po niej. Dobra. Jaszczurka leży. I jedu zostanę? 1000. Ohoho. Fortuna. Normalnie Caprio. Tak, myślałem, że może chociaż jakieś 2-3 tysiące będzie. No ciekawe, że ona się respi. Jak się respi, to facepalm ode mnie leci. Bo niepotrzebnie ją zabijałem, to się powiedziało, okej, nie do życia. Hurra! A dobra, teraz znowu sobie cięcie i spotkamy się w kolejnym miejscu, gdzie coś pominąłem. I to miejsce chyba jest nawet zaraz obok, ale już drogę wytnę, bo już ją chwileczkę temu żeście widzieli. A więc cięcie. No i dobra, Oliska, znowu jesteśmy w Kniei Upadłych Olbrzymów. No i znowuż mamy lokację, którą pominąłem, a przynajmniej kawałek lokacji. Którą jest ten tej dół z jaszczurkami. Normalnie to raczej skok zakończyłby się śmiercią, ale jako, że jak pamiętacie, ostatnio kupiłem sobie pierścień srebrnego kota, to będziemy w stanie przeżyć ten upadek. Nie kupiłem go, szczerze powiedziawszy, w celu zwiedzenia tej lokacji, tylko innej, ale i tutaj nam się pewnie przyda, więc spróbujemy, czy uda nam się przeżyć skok. I nam się udało, hura. I teraz zobaczymy tutaj jeszcze przedmioty. Kamień ognistego smoka, o! I z tego co widzę, te przeciwnicy są! O, w dupę, pewnie te jaszczurki, co tam były wcześniej. Szybko przedmiot! Pierścień Jastrzębia! I niestety jesteśmy martwi. No nie ma problemu, zaraz tutaj znowu zajdziemy. Tutaj chyba nic poza tymi jaszczurkami przedmiotami nie ma. Więc to, że tutaj będę ginął, to raczej nie ma nic do rzeczy, nic do gadania, o tak. Na szczęście droga tam jest krótka, więc można nawet bez cięcia mi się tutaj obędzie. Wystarczy tylko i wyłącznie sobie podejść tutaj. Zejść drabinką. I wystarczy skręcić w prawo, gdyby ktoś nie wiedział jakimś... Znaczy w sumie w lewo. Gdyby ktoś nie wiedział jakimś cudem nie wiedział, jak tam się dostać. Ja tu właśnie chwileczkę temu byłem. Okej. Tylko pamiętajcie o tym pierścieniu kota, bo... O kurczę! Bo bez niego może być problem. No i dobra, kolejna próba już chyba z 7 czy 8. Serio? 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 Próba numer 11! Yeah! Nigdy nie róbcie niczego w pośpiechu! No i dobra, podejście numer... numer ile już w sumie? To się liczy? Bo ja przestałem. Numer 13? Coś takiego? Jedziemy! Geronimo! O! O! Z tą tarczą da się coś przeżyć, tu widzę. I mamy dużą duszę dumnego rycerza. Naprawdę? Dla dużej duszy dumnego rycerza teraz tutaj schodziłem? Serio? A tam jeszcze skrzynka jest, ją musimy zdobyć. Ach, to już będzie ciężki orzech do zgryzienia, jest cięższy od tego, no ale cóż. Wy i tak tych pup nie widzicie, więc macie luzik. This is madness! This is Sparta! Kwarcynowy pierścień z czegoś tam! Dobra, walić to było. Gryza też ma wszystko w tym miejscu. Dobra, mamy wszystko! Jej! Nareszcie! Tu były aż dwa pierścienie, z czego chyba 1 plus 1, albo 2 plus 1 nawet. Jeszcze ponadto tutaj było, wow, troszeczkę przedmiotów ciekawych. Dobra, fajne miejsce, tylko że gorzej, że tyle razy musiałem w nim ginąć. To jest niefajne. Ale sprawdźmy, co tam za pierścienie dostaliśmy. Dostaliśmy... pierścień Jastrzębia, zwiększa zasięg strzał, super przydatny dla mnie, nie ma co. I zdobyliśmy... Co my tu jeszcze zdobyliśmy, coś pamiętam? Wzmocnienia? Nie, to już miałem. Odnawiania miałem. Szeptów Jastrzębia. Nie, Jastrzębia to właśnie teraz. Szeptów? Co my zdobyliśmy? Jeszcze jakiś pierścień. A, ten! O, dopiero teraz? Dziękuję, gro! Zdobyliśmy pierścień zwiększający obronę przed ogniem. Super, on się na pewno przyda jeszcze. Kolejną rzecz, jak dobrze słyszałem, znajdziemy w dzwonnicy. Nie wiem, jakim cudem sobie ją pominąłem, może dlatego, że jakoś szczególnie skakałem w te dziury. Ale cóż, właśnie tam podobno znajduje się jedna rzecz, którą pominąłem. Jest ją pewien pierścień, który mieliśmy już w części pierwszej, to prawie na samym początku gry, jak nawet nie na samym początku. Dobra, mniejsza o to. Ten pierścień powinien być gdzieś tutaj. Nie jestem pewien, gdzie dokładnie, nie pytajcie się mnie, ale gdzieś w tym rejonie. Możliwe, że tutaj właśnie. O tak, właśnie tutaj jest ten pierścień, dobra.
Otworzymy go sobie. Oczywiście już jakiś gaczas atakuje automatycznie. Tylko zdążyłem tu przyjść. No dobra. Chcesz się bić, chamie? Ja tylko poprzedni, to ty chcesz mnie zabić już, tych chamie jeden. Mam złe pierścienie jak na walkę z graczem, ale co poradzić? Gdyż nie mam pełnego zdrowia, chcę te przedmioty zdobyć. Gorzej, że jak będę przyciągał tą walkę, to drugi przyjdzie i mi pomoże. Ała, myślałem, że na 3 ciosy miał staminy, chamie mały. Ale cóż, ja mam troszkę staminy, więc nie bój dziada, przyjacielu. A mu drugi przyjdzie i pomoże, jak tutaj pójdzie. Bombement ma wielu subusów. Dobra. Ach, nie udało się przemać bloku. Bażebym w dwie ręce wziął broń. O, pięknie, dobra. Jeszcze 6000 dusz, dziękuję bardzo. Szary duch Krywicz, tak jak Trynkiewicz, został wypędzony. Dobra, idziemy dalej. Sygnet błękitnego uzokamienia. Właśnie to jest ten przedmiot, który tu pominąłem, ale to jeszcze widzę kolejny. Tym jest kadzidło sceptyka. Już ma czwarte nasze kadzidło sceptyka. I cóż, jeszcze jakiś szary strażnik chętny bronić dzwonu? No właśnie, tak myślałem. No i dobra, jesteśmy już na miejscu, o którym wspominałem. Tutaj, gdzie był ten cały posąg. I tak, mamy taki przedmiot, nazywa się pachnąca stara gałąź. Nie pamiętam, gdzie go zdobyliśmy, jak w jakimś ściele leżał. I tak, możemy go tutaj użyć, żeby tą oto osobę, że tak powiem, odkamienić, żeby zjąć z niej klątwę skamienienia. Dzień dobry. Chyba pan, jak dobrze kojarzę, patrząc po biorze. Możemy z tym kimś pogadać. Still a bit stiff, I'm afraid. I must thank you, young traveler. I am Strayed, a wandering sorcerer of sorts. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Very good. Cursed one, weak you may be, but I, Strayed, will teach you my spells. Nałóż mnie gestu, kpina. So, how long was I sat petrified? Long enough for the old kingdom to have crumbled, I see. Why didn't anyone wake me sooner? Cieszę się, że przypadkowo cię nie rozwaliłem na kawałeczki. Drang Lake. I've never heard the name. Is that what they call this place now? Very good. Very good indeed. The cursed ones were imprisoned within this land. Of course, you came of your own free will. Nie lubię tego gościa. Feared the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical of meek minds, don't you think? Nie chcę wiedzieć, jak długi czas on musiał być skamieniały. Once people became aware of their own frailty, duchości. They seized anybody they found undesirable, cursed or no, and impounded them here. Whoever posed even the slightest threat was removed, all so that they could sleep better at night. They even turned the great Strayed into a stone. Many kingdoms rose and fell on this tract of earth. Mine was by no means the first. Anything that has a beginning also has an end. No flame, however brilliant, does not one day splutter and fade. But then, from the ashes, the flame reignites and a new kingdom is born, sporting a new face. It is all a curse. Nawiązujesz do części pierwszej, tak? Cursed flesh that will inherit
flame. Pyromancy was created by the ancient witch of fire. She harnessed the power of flame and melded it into pyromancy. The witch led her daughters into war against the old ones. But legends are legends. What are you prepared to believe? So, już mi się teksty pokończyły. The prepared to believe mi skojarzyło z prepared to die. Mamy opcję wymiany. O, możemy na niego jakieś bronie sobie pokołować z dusz. O! Kamienny topór olbrzyma. Kurczę, brzmi sensownie. Bo się deskaluje z siłą i to mi się strasznie nie podoba. Zobaczmy, 160 obrażeń. Mało, wbrew pozorom. I skalowanie... Co to jest za słaba? Co jest z tą bronią nie tak? Ta broń przypomina prymitywne, dzięki co brzmi został w końcu pewne wskazanie jego bohatera, jednak zwycięstwo to pozostało... To przeszło zbyt późno. Ho. No fajnie, ale to jest strasznie słaba broń. Zobaczcie, ona ma 45 siły i 8 zręczności wymaga, czyli siły wymaga bardzo dużo. Mało ma obrażeń, skalowanie ma z D. Bezsensowna broń moim zdaniem. Chyba, że ja coś źle patrzę. Ogromny miecz prześladowcy to jest też... lepsza broń, dużo od tej, ale też słabawa. Dlatego, że właśnie prześladowca i, no i odrym to słabi po sobie są, prawda? Smoczy jeźdźca, słuch jego. Możemy mieć go łuk, jego halabardę. Halabarda magiczna, o fajna. Dla maga na pewno zajebista. Natomiast łuk tak, no... Też jest sensowny, wydaje się, z magii bije. Co jeszcze tu mamy? Smocze bliźniacze ostrze. Możemy zrobić tak, że zduszy tego samego gościa. Aż trzy bronie. Także broń dla maga typowo. Możemy zrobić wielką tarczę smoczego jeźdźca. O! Szczerze? Byłbym zainteresowany chyba. Nie jestem pewien, czy warto. Widzę, że jeszcze zakręcia będzie można robić z tych dusz. Wielka tarcza prześladowcy. No... Na ogień fajna, więc przez strasznie duży koszt ma, znaczy duży udźwig mam, jest, nie jest troszkę super. No i dwuzom gargulca z gargulca, też mi nie podoba zbytnio. Czyli w sumie jedno, co byłbym zainteresowany, to może tą tarczą wielką tutaj w ostateczności może zmienić się więcej, bo nie jestem magiem. A jakie masz zakręcia? Samoodpowiadająca ciężka strzała duszy z duszy strażnika ruin. I z tego co widzę, to tylko część duszy może przetworzyć, czy jeszcze jakiś inny będzie taki gostek odmiany. I kup przedmioty. Co możemy ci je kupić? Pierścień dla maga to nie za bardzo, zwiększa inteligencję. Pierścień wdrożenia strzelania zaklęcia też nie za bardzo. Przywracanie też mnie nie interesuje. O, masz cuda, olśniewające światło. Mam to już? Powoli przywraca dużą ilość punktów zdrowia. Mam to już chyba. Odsłonięcie. Cud wykrywający zdrajców albo atakujących mocnych duchów. Nie za bardzo raczej. O, piromancję masz. A nie mam rękawicy piromancji. A tak bym chciał kupić zakręcia, szczerze powiedziawszy, bo... piromancja jest dość fajna. To jest te zakręcia na dwa sloty kosztuje, a nie jeden. Ciekawostka. Piromancja jest fajna, bo już nie ma wymogów żadnych, ale... To nie potrzeba rękawicy i najpierw, że ta rękawica była dobrze ulepszona. Ja nie mam ani tego, ani tego. Ani rękawicy, ani się bardziej ulepszonej rękawicy. Że to chyba tyle, co o ciebie chcę, przyjacielu. Dobrze, dobrze. Rozpalimy sobie ognisko. Ognisko rozpalone! I spalimy sobie w nim delikatny... A nie można powiedzieć na ognisku. Delikatny kosiany kusień w nim spalić. Żeby ten... No. Żeby ulepszyć się stusa, ale właśnie tylko i wyłącznie da Majuli. I czemu... Czekajcie, czy on tam będzie stał obok nich, czy on do Majuli poszedł? Jak nie poszedł do Majuli, to co on... To on w ich okolicy cały czas sobie siedzi? Co, oni go nie atakują, czy jak? Boją się go, czy co? Jakiś bang, czy na coś, nie wiem. Oczywiście tej słuchaczy troszeczkę w ten sposób. Po prostu ta postać tak się komicznie zachowuje. Ja jestem ciekaw, jak ta postać wyglądać będzie w jakiejś, powiedzmy, super ciężkiej zbroi. Takiej, nie wiem, jakiejś takiej zbroi olbrzyma, coś takiego przy tej animacji. Skamieniała smocza kość, bomba zapalająca. Skamieniała smocza kość. Skamieniała smocza kość. Skamieniała smocza kość. O, wzmacnia specjalne posterunki. To jest smocze, jak się to myślam. Co jest tutaj? Skrót?
Chyba tak. To jest już chyba tylko... Serio? Tylko tyle? Chciałem, żeby oni tam nie byli. To była moja wola. Dobra, mniejsza o to. Teleportujemy się, jak powiedziałem, do Majuli, żeby ulepszyć sobie w odległym pomieniu naszą miksturkę Estusa, nasze buteleczki. Buteleczek w sumie chyba można mieć 13, jak dobrze kojarzę, i maksymalnie chyba plus 5. My aktualnie mamy tylko i wyłącznie 4 butelki, to jeszcze plus 2 dopiero będziemy mieli. No ale jeszcze mamy czas. Zjedziliśmy dopiero chyba jedną czwartą? Piątą? Coś takiego lokacji. Więc uwierzcie mi, że jeszcze mamy czas, żeby to wszystko tutaj porobić. Poznajdywać. Herold, czy mogę u ciebie poziom ulepszyć? No wiem, mówisz mi to zawsze, jak chcę poziom ulepszać. Zwiększać. Mogę, minimalnie mi starcza. Mogę sobie ulepszyć na przykład Vigor? Właśnie myślę. Siły więcej nie daje. Czemu więcej siły nie daje? Bo zobaczcie. Zobaczcie na damage. Tylko jeden damage'a. Każdy punkt do 40 siły dał mi mniej więcej 3, 2, 4 damage'a. I tak miałem broń na A, a nie na S. A teraz przy S daj mi 1, więc nie opłaca się. No chyba, że będę miał jakąś nową broń, która będzie wymagała więcej siły. To ja sobie przyinwestuję właśnie w siłę. Natomiast możemy teraz tak, właśnie myślę, wiara, czy może dostrajanie do 10 dopakować, a drugie zaklęcie mieć? Czy Vigor? Vigor, wiecie, Vigor, bo wkrótce nowa broń będzie. Broń może niekoniecznie, bo ta broń, którą mam teraz, jest dobra całkiem. Ma skalowanie na S, ale chodzi mi bardziej o ten, chodzi mi bardziej o nową zbroję niż nową broń. I tak, mam sobie pierścień też nie mam, a on mi był potrzebny głównie po to, żeby pójść sobie tutaj. W sumie miałem iść do jakiejś nowej lokacji, a skoro już tu jestem, Majuli, to już sobie pójdę. On zmniejsza damage od upadku, więc powinniśmy być w stanie przeżyć upadek tutaj i jesteśmy w stanie faktycznie się udało. Mamy tutaj rację, żadny klejnot życia. No w sumie nie jest warto zakupu tego pierścienia, ale nie jest też jakoś super źle. Damy kamień klucz Farosa, to już nam się niekoniecznie opłaciło, bo taki klucz, jak pamiętacie, jest warty raczej mniej, ale w sumie ciężko jest go potem dropać, bo trzeba ich aż 19, a można znaleźć albo dropnąć z jakiegoś określonego przeciwnika chyba tylko i wyłącznie parę procent tego, więc no cóż, ale powiedzmy, że jest wart uwagi. Uważaj na zbytnia pewność siebie, czyli nie skakać aż tam, tak? Aha! O to chodziło! Dobra! Okej. Ja rozumieć! It's a trap! Teraz powinien taki ten kosmita się pojawić. Podejrzę ze Star Treka. It's a trap! Och no, it's a trap! Siverek padł w trapa. I dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. Tutaj cały czas widzę, jak ktoś inni gracze skaczą sobie po tym. Więc widzę, że tutaj dużo osób próbuje to samo co ja tryhardować. A teraz tutaj musimy zeskoczyć. Demerza nie obrywaliśmy. I teraz nie wiem, czy dam radę przeryć skok Tamasz? Szczerze mi się w to wierzyć, nie chcę, ale ta kładka wcześniejsza była pod puchą, więc no nie mam innego wyjścia! Shit! Tu się aż tak głęboko w dół ciągnie? Bo tam jakiś kawałek drewna jest na dole, wow. Dobra, znowu ścięcie, spotkamy się na chwileczkę z powrotem. Jeeej, doskoczyłem, tylko jeszcze jednego razu potrzebowałem. Hurra, i się udało, dobra. I teraz tutaj widziałem chyba drabinę, nie? Była drabina? Nie, to nie, a jest drabina, ale... jest gdzie indziej, o tak. To jest zaraz tu obok, ale nie jest od tej kładki, tylko od tej niżej. Tutaj pewnie też trzeba uważać na zbyt duża pewność siebie. Że tak powiem, jak się na tą kładkę chce wskoczyć. Ale my nie jesteśmy na kładkę, my jesteśmy tutaj na razie. I gdzie my jesteśmy? Gdzie ja jestem do jasnej ciasty? W grobowcu świętych! Brzmi świetnie! Brzmi święcie! Dobra, grobowiec święty, tak? Nie mam pojęcia, co to jest za miejsce.